Siema. O tym, że szachy bywają brutalne, myślę, że nie muszę nikomu z was powtarzać, ponieważ każdy z nas kiedyś przegrał partię, czy zremisował partię, której praktycznie nie dało się przegrać, czy też zremisować. No i właśnie w dzisiejszym filmiku chciałem wam pokazać partię. Z wczoraj, która sprawiła, że byłem totalnie zdewastowany. Nie spodziewałem się, że można w szachach uczynić coś takiego, mając jakiś w miarę sensowny ranking. E, na końcu pokażę też wam moją reakcję, ponieważ działo się to wszystko na streamie. E, no, natomiast szczerze mówiąc, nawet teraz, myśląc o tym, co ja odpierdzieliłem, to aż miałem ciarki żenady. Także miłego oglądania, miłego śmiania się ze mnie. No i cóż, lecimy. Trochę kontekstu. Grałem wczoraj na turnieju Titan Tuesday, czyli na turnieju, na którym mogą grać tylko utytułowani zawodnicy. Jest to tempo 3 plus 1, no i szło mi w miarę dobrze. Miałem 5 punktów z 8, w dziewiątej rundzie grałem z zawodnikiem 2680, no i wiecie, jeżeli wygrałbym, miałbym 6 z 9. Z szansami na mój rekord, czyli 7 z 11, ewentualnie nawet na pobicie go. Także byłem dość mocno zmotywowany, grałem dobry turniej, mierzyłem się z panem z Rumunii 2680. Zagrałem więc Londona na spokojnie. Moja idea była taka, że zagram sobie w miarę na spokojnie wariancik. No i tutaj zagrałem E3, przeciwnik zagrał C5, C3. No i tutaj oponent zagrał ruch skoczek D5. Ruch, który wydaje mi się, że obaj trochę źle oceniliśmy, ponieważ to jest wariant, ale nie dokładnie w tej konfiguracji, więc Wróciłem sobie gońcem, przeciwnik zagrał Hetman B3 B6, ale tutaj różnica jest taka, że ja mogę tego hetmana wyprowadzić, podczas gdy zazwyczaj tego skoczka można wyprowadzić na D5 szybko, gdy mój pionek stoi jeszcze na C2 i wtedy ja muszę go jakoś tak dziwnie bronić. Natomiast tutaj zagrałem sobie Hetman B3, nastąpiło bicie, bicie skoczek C6, skoczek D2, skoczek A5, zbiłem, zbiłem, obiektywnie rzecz biorąc, mam już dość dużą przewagę i czułem to. Ponadto zwróćcie uwagę na zegarek. Ja mam 2 minuty 46 sekund czyli gram bardzo szybko, przeciwnik już na pierwsze 9 posunięć stracił ponad minutę. Jego skoczki są źle ustawione, jego gońce jeszcze się nie ruszyły, podczas gdy to, co ja będę chciał zrobić, to wyprowadzić skoczkę, wyprowadzić gońca, zrobić roszadę i potem próbować grać na wygraną. To też uczyniłem, przeciwnik podobnie. Goniec D3, roszada, roszada, no i przeciwnik zagrał tutaj ruch D6. I ja pamiętam, że wydaje mi się, że w tym momencie wziąłem dość długi namysł, zaraz zobaczymy, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego przed nagrywaniem. Eee, właśnie w jaki sposób tutaj Atakować oponenta. Wiedziałem, że ma dwa słabe skoczki, ale na dobrą sprawę, no to wiecie, zagram B4, on się wróci. Co mi to dało? Okazuje się, że faktycznie, według komputera, najlepsze są te dwa ruchy. To znaczy, zagram je w dwóch kolejnościach, jeden po drugim. Od kogo zacznę, od którego zacznę, nie ma to znaczenia. Natomiast ja sobie zagrałem ruch C4 z ideą taką, że będę mieć dwa silne pionki. Potem zagram ruch B3, co stało się zresztą chyba zaraz. No i będę mieć takie solidne centrum. Poprawiałem dwie wieże, zagrałem goniec C2, zbiłem, zbiłem, zagrałem B3 i przeciwnik w końcu się pomylił. Mając poniżej minuty, zdecydował się w tym momencie zagrać ruch goniec C6. To było złe. Ja głównie spodziewałem się ruchu goniec D7, no i faktycznie pozycja jest w miarę równa, ale zawsze mam ruch skoczek E4 z atakiem na tego pionka. Natomiast on się pomylił. I to jest praktycznie dużo lepsza pozycja dla mnie, z tego względu, że mogę zagrać ruch D5 i przeciwnik nie może tego zbić, no bo oczywiście traci figurę. Także so far, so jak to się mówi, mam dużą przewagę. Przeciwnik zagrał gonie z D7, no i tutaj obiektywnie rzecz biorąc, powinienem zagrać e 4 od razu. Natomiast ja mam taką tendencję trochę, że widzę, bije i zdecydowałem się, że najpierw to zbije, zbije i zagram e 4. Różnica tutaj jest taka, że dopuszczam przeciwnika do D5, podczas gdy jakbym zagrał e 4 od razu, no to w zasadzie zdobywam tego pionka. Ewentualnie, jak przeciwnik zagra E5, to ja mam C5 i całe jego centrum się sypie. Nastąpiło jednak bicie bicie tu. Przeciwnik zagrał D5, tutaj, tutaj. No i zagrałem skoczek D6. No i jak widzicie, nawet po silniczku celowo oglądam nas, yy, znaczy celowo analizuję tę partię na czeskomie, żebyście też widzieli. E, silniczek, mam dużą przewagę. Tam plus pół, ale przeciwnik musi grać bardzo dokładne ruchy. Atakuję mu tego pionka, atakuję mu tutaj, atakuję mu tutaj. Mój skoczek jest potężny, e, także wszystko jest w porządku. Nastąpiło goniec F6. Zbiłem pionka, przeciwnik zbił pionka. No i tutaj powinienem tak na dobrą sprawę tym skoczkiem wracać. Natomiast ja zagrałem goniec E5. Przeciwnik ma już tylko 10 sekund, a ja mam ponad minutę więc nastąpiło bicie, zbiłem skoczkiem przeciwnik zagrał goniec e6 no i tutaj zagrałem skoczek c5 przeciwnik y, zagrał wieżę fe8 i w tym momencie nie będę kłamać, widziałem najlepszą kontynuację, to znaczy widziałem, że mogę zbić, zbić i zbić natomiast tak długofalowo wydawało mi się, że wiecie, on się tutaj zdubluje yy, no obiektywnie jest to dobre natomiast też widząc, że on ma 3 sekundy na zegarze, nie chciałem mu dawać dwóch prostych ruchów, ponieważ on spokojnie mógłby sprimówować wieża tu i wieża tu. Dlatego zdecydowałem się zagrać taki dziwny ruch jak wieża E3, żeby jego skoczek nigdy nie mógł tutaj wejść. Przeciwnik bardzo szybko wrócił tym skoczkiem. Ja zagrałem skoczek D3, nastąpiło bicie, nastąpiło bicie. No i moja idea była taka, że teraz przynajmniej dubluje się na piąku D. Przeciwnik zagrał koniec F7, ja zagrałem wieża A1. Obiektywnie jak widzicie, moja przewaga już praktycznie prysła. Natomiast ja miałem prosty plan. Będę stać spokojnie, zauważcie, że jego koniec zawsze będzie słabszy od mojego skoczka, ponieważ strzela on w tego pionka, spróbuję to poblokować i przeciwnik w pewnym momencie się pomyli. Czy faktycznie tak było? Bierze C8. Zagrałem b4. Bronię mojego skoczka. Przeciwnik zaatakował tego pionka, ale ja gram wieża d4. Osiągnąłem dosłownie wszystko, co chciałem na tym niskim czasie. E, wszystkie moje ważne figury są na czarnych polach. Pionek jest zablokowany. Jego pionek wisi. No i przeciwnik ma kłopoty. Według komputera taką, powiedzmy, jedną z jedynych opcji, żeby przeciwnik tutaj grał, to on musi grać na aktywność. Zagrać wieża b5. Ja zaatakuję tutaj. No i że przeciwnik może to zbić i teraz ja nie mogę tego odbić. E, no bo grozi mi mat. To wszystko przeciwnik musiałby na sekundach widzieć, i wtedy ja gram tu, tu, tu. To jest pierwsza linia komputera, że ja sobie wracam. Dalej mam pionka więcej, ale jak widzicie, nie jest to takie proste. No, nikt by tego nie policzył, mając 3 sekundy. Dlatego przeciwnik tutaj zdecydował się obronić tego pionka. Jaka jest jedyna opcja, żeby obronić tego pionka? Zagranie wierzą na C7. Tylko że teraz przeciwnik podstawił. I dlatego skoczki bywają silniejsze od wiesz, czasami czy od gońców, że mogą robić widełki. 2700 zawodnik podstawił takie widełki, zdobyłem jakość, mam totalnie wygraną pozycję. Mogę tutaj dosłownie, po każdym ruchu odkręcić się na fotelu i tak powinienem to wygrać, ponieważ ta pozycja jest tak prosta do wygrywania. Ale czas zaczął spadać. Zagrałem F3. Przeciwnik podszedł królem na F8, ja król F2, przeciwnik króle 7, ja wieża E1. Dałem mu szacha, po czym zorientowałem się, że to było po prostu głupie, więc zagrałem wieża E2, jego król stał się trochę bardziej aktywny, natomiast koniec końców zawsze dwoma wieżami będę mógł wywierać tyle presji na przeciwniku, że on się pomyli. Zagrałem więc wieżą na A2. Atakuję tego pionka. Przeciwnik zagrał koniec F7, wieża A6. Tutaj wieża sobie wróciła. Tutaj kusiło mnie zagranie ruchu yy, królestwa. Natomiast po tym, po tym, nie za bardzo szczerze mówiąc, chciałem się w coś takiego pchać. Nie do końca widziałem jak mogłem z daleka bronić tego pionka. Dlatego zagrałem wieża t 2 Przeciwnik zagrał tu. Dałem szacha. Dałem szacha. Zagrałem wieżą na A2. No i moja idea była, idea była taka, że nawet jeżeli te pionki się wymienią, no to jemu zostanie tylko ten jeden pionek, no i będzie wszystko w porządku. No i po, poza tymi dwoma. I przeciwnik, tu zagrał D4. Zagrał na pułapkę, ponieważ przeciwnik atakuje mi tutaj wieżę, ale zauważcie, że ja, mając kilka sekund na zegarze, znalazłem najlepsze posunięcie. Wieża bije A7. Atakuje mu wieże, atakuje mu i więc on nie może mi zbić gońcem wieży, bo ja mu zbiję i wygram. Dlatego przeciwnik zdecydował się wymienić. Zbić, e, goniec na C4, wieża D7, przeciwnik zagrał tutaj D3. Mam totalnie wygraną pozycję, jednak zdecydowałem się zagrać ruch król E3. Przeciwnik zbił i od tego momentu oddaję głos samemu sobie, ale z wczoraj. Także zmieniam scenę i zobaczycie, jak to wyglądało na żywo. Okay. To musi być wygrana, prawda? Niestety, ale przegrałem taką pozycję. Ponieważ w tym momencie miałem dobry plan. Obiektywnie rzecz biorąc, plan był dobry, tylko wykonanie było nie najlepsze. Bo o, wiecie, mogłem zbić. To jest prawda, że mogłem tu zbić, potem nawet sobie wrócić. W którymś momencie oddać wieżę za gońca i tego pionka i wygrać w najprostszy możliwy sposób. Natomiast ja, mając kilka sekund na zegarze, zawsze dążę do tego, żeby pozycja była jak najbardziej prosta. I zdecydowałem się to zbić. I to jest totalnie wygrana. To znaczy, tu wszystko, co Robię, jest po prostu dobre. Silnik mówi, że jest plus 5. Zagrałem H4, bo chciałem podprowadzić te pionki. Przeciwnik zagrał tu, tu, tu. Tu obiektywnie Król E5 wygrywało po prostu od razu, bo jak przeciwnik odejdzie sobie, to ja gram G5. Zawsze mam dodatkowego pionka, dzięki któremu odgonię tego króla i po prostu wygram sobie partię. Natomiast, okej, okay, zagrałem Król G5, przeciwnik zagrał Król G7, zagrałem H5, które też na spokojnie wygrywa. Jak widzicie, tutaj silniczek pokazuje, że nie jest do końca przekonany, ale to jest po prostu wygrana. Zagrałem H5, przeciwnik zagrał H6. Ja zagrałem tutaj i miałem moment zawahania. To znaczy, jak widzieliście, ja już prawie ruszałem tego króla gdzieś, bo spodziewałem się ruchu G5. No i tutaj faktycznie, gdybym zagrał król F5, to to jest remis. Natomiast tutaj mam król E5 i po tym łapię opozycję i wygrywam. E, natomiast przeciwnik zbił, co mnie w ogóle wybiło z tropu z jakiegoś powodu. Zdecydowałem się odbić, ale czułem, że ta partia mi się wymyka. I teraz zrobiłem coś bardzo, bardzo głupiego. Bo zagrałem król e4, co jest wygrywający ruchem. Tu i chciałem, chciałem zagrać f4. Tylko to, co ja sobie policzyłem na tych kilku sekundach, to jest tak. f4, ja zbiję. f5, on podejdzie królem. I jak ja podejdę królem, to on stanie na f7 i to jest remis. Więc stwierdziłem, OK, muszę podejść królem, żeby tego pionka pchać. I zagrałem król e5, co już jest remisem. Okazuje się, że trzeba było grać f4, ale ranking 2238. Zapomniał, że król nie może iść na G6, ponieważ pionek to kontroluje. O, jest a, jest gest. Dlatego zagram król e 5 Nastąpiło bicie. Nadal mogę pchać tego pionka, tylko że tutaj faktycznie po król G6 przeciwnik zagra królem na F7, a jak ja zagram król E6, przeciwnik ma to i możemy sobie chodzić w kółko. Także to już jest remis. No i ja to widziałem. Dlatego na szybko zdecydowałem, OK, to gram król F5 i teraz odgonię przeciwnika. I potem, jak podejdę królem, to co widziałem, to ja sobie gdzieś odejdę królem, przeciwnik zagra H5, ja pcham, on odejdzie tu, ja pcham. No i myślałem, że to jest, jest wygrane. Okazuje się, że nie jest to wygrane. I gdy zagrałem król E6, to zdałem sobie sprawę z tego, że on zagrał król G3. I tego zupełnie nie widziałem. To. Ślepa plamka w moim mózgu sprawiła, że no nie widziałem tego. No i zacząłem panikować, no bo co ja tutaj mam grać? Przeciwnik zaraz to zbije i zapcha swojego pionka. Więc zagrałem logiczny ruch, czyli król F5, który totalnie przegrywa. Ta pozycja też bardzo ładnie pokazuje, że pionkówki są bardzo wścibskie, ponieważ jedynym ruchem, który tutaj utrzymuje Jeremis, jest zagranie ruchu król E5. Ponieważ teraz jak przeciwnik to pcha, to ja pcham i jestem tempo do przodu, a jak przeciwnik to zbije, to dopiero teraz ja gram król f5 i mamy dokładnie taką bardzo podobną pozycję, tylko że teraz ja zagram król g6, a jak przeciwnik zagra tutaj, no to ja zagram tutaj i jest gitarka. Natomiast ja zagrałem król f5, no i tej pozycji nie udało się niestety uratować. Dodam jedynie, że na końcu wydaje się, że mogę dorobić skoczka z szachem i faktycznie mogę dorobić skoczka z szachem. Tylko, że mi po prostu odejdzie i nadal grozi mi mat. Także nie mam tutaj żadnej obrony. No i cała ta pionkówka była za, przeze mnie zagrana fatalnie. Także mogłem mieć 6 z 9. Koniec końców test się skończył w zupełnie inny sposób. Nie miałem 6 z 9. Miałem znacznie. Na czym no. Miałem mniej punktów niż mogłem mieć po 9 rundach, no ale czasami tak to bywa. Także, no cóż mogę powiedzieć, nie jestem dumny, ale tego typu sytuacje też pokazują, że czasami każdy z nas się myli. Także nie łamcie się po kolejnej partii, po której podstawiliście Hetmana, bo nawet ja nie potrafię wygrać pozycji, w której mam plus 58 według silnika. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Szczególnie moja reakcja była ciekawa, wydaje mi się. Eee, no i cóż. Zapraszam Was na streamy, zapraszam Was do oglądania moich filmów, do odwiedzania Szachomani. Mam tam kurs końcówek, chociaż może w to nie, nie może się nie uwierzyć. A tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!